Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek Palionowo, jak widzicie jestem i patrzcie co mam, uwaga, pum! Elytra, zdobyta elytra, dzień dobry. Jest elytra, spytacie skąd miałem elytrę? No oczywiście, jak chcecie zobaczyć jak była zdobywana elytra, no to wbijacie do Milki na kanał, ponieważ tam tą elytrę właśnie zdobywaliśmy dla mnie, ponieważ ja straciłem swoją. Będzie trzeba ją jakoś ulepszyć, ale to nie dzisiaj, bo nie mam na razie, znaczy mam trochę levela w sumie. Czekajcie, czy da się na jakoś ulepszyć elytrę tutaj w tym? Nie da się, tylko narzucić na nią ewentualnie książki chyba. Dobra, ale ja tu mam jakieś Unbreaking 3. I może, no dobra, Unbreaking 3 chyba jest w ogóle, rzecz nie, Unbreakingi to chyba można mieć, nie, Unbreaking chyba 3 jest max, dobra, Unbreaking 3 jest max. Dobra, zobaczmy czy uda nam się to połączyć, uda nam się, 3, no to możemy to połączyć w sumie tak, tylko co mi się jeszcze przydało na elytrę poza Unbreakingiem? Przydałoby nam się... Czy coś mi się przydało? Czekajcie, no zanim cokolwiek zużyję, to może pójdę po Milki i spytam się jej, czy ona może się zna na jakichś enchantach na elytry i tak dalej. Lecę do niej, ponieważ dzisiaj pójdziemy zwiedzić ten zamek Lucyfera. Będę tam pierwszy raz, nie włamując się na konto Lucyfera. Taka sytuacja. Dobra, puk puk, dzień dobry. You're the light, you're the night, you're the color of my blue. Ja pierdzielę, ała! No ja ci śpiewam! Wiesz co, nie, mamy spinę, ja jeszcze nawet nie miałam zbroi na sobie, ja ci chciałam zaśpiewać piosenkę. Teraz sobie sami do tego. Nie no, chodź. Zamku Lucyfera. Nie bój się zasiąść piosenki. Dobra, palę ci chatę. Nie, pan mi... No, szalałeś chyba! No, ja ci no elytrę, nie, no. Ja ci zdobam elytrę. Ja ci zdobam... I ty, Brutusie... Ja nie mogę. Ty, Brutusie... Nie no, chodź, pomóż mi, bo ja ten... słuchaj, sytuacja jest taka. Ja potrzebuję twojej pomocy, Big help od ciebie. Ja nie siedzę w ogóle na środku, nie wiem co się dzieje. Czekajcie, tu siedzę, tak, tak i teraz tu jest na środku, o, hit. Dobra, chodź, bo tak, ja mam tą elytrę, chciałem ją jakoś ulepszyć. Czy ty masz jakieś enchanty na swojej elytrze? Oczywiście, że nie. Nie dbasz o swoją elytrę, rozumiem. Nie dbam o swoją elytrę, tak, nie dbam o swoją. Dobra, to w takim razie ja dbam o swoją, rzucam na nią Unbreakinga i nazywam ją Skrzydła Mocy. Chyba dziękuję Emilko za to, że mi kupiłaś, załatwiłaś elytrę, tak? Tak właśnie powinieneś ją nazwać. Patrz, jak nazwałem. Specjalnie na twoją cześć. Super. Żartowałem, to na moją część akurat. Dobra, mam elytrę, bardzo fajnie. Mam te fajerwerki też sobie ogarnę, więc ja mam przy niej. Czy może. Jej. Jaki jeszcze enchant może być inny na ten? Nie ma, nie wiem, mending. Mending? Nie wiem, czy może być. Nie no, mending nie, bo będzie się naprawiać tym. Będzie się naprawiać tymi błonami. Dobra, nieważne, mamy wszystko. Jedyne co jeszcze potrzebujemy to chodź, musimy ogarnąć fire resistki. Czekaj, bo ja właśnie się opróżniam, daję tutaj do ciebie rzeczy, które wypróżniasz się, rozumiem, dobra, nie ma problemu, powodzenia życzę. Udanej zabawy, ja w takim razie lecę zrobić na fire resistki, bo my to potrzebujemy, więc jeszcze raz, teraz już pamiętam jak się to robi. Więc uwaga, robimy tak, bierzemy tu, raz, dwa, trzy, okej. Raz, dwa, trzy, super, i tak, brodaweczka, to potrzebujemy, nie, to potrzebujemy. Różajka. A nie, czekaj, kurde, już się pogubiłem. Potrzebujemy to najpierw, tak? Później była magma cream i ten blaze powder w końcu był potrzebny, czy nie? Nie, tylko redstone. Okej. Możesz mieć rację. Czyli tak, tu... tylko magma cream i redstone i super będzie. Coś takiego, magma, dobra. Okej, czyli wszystko co tu mamy. Okej, no możesz. Już ja mam krótko pamięć właśnie do tych mikserów. Za każdym razem muszę patrzeć jak się je robiło. Mimo że robiliśmy je wczoraj, to ja nie pamiętam już. Dobra, robi mi się to, będziemy mieli tu i redstone i będziemy mieli wszystko i teraz tak. Czy jesteś gotowa na tą wyprawę? Bo ty ostatnio byłaś nieźle obsrana, tak, na samą myśl pójścia tam. No. Dlaczego? Bo no nie wiem, no byłam tam więziona, tak? Ty nie masz traumy albo coś takiego, wiesz... Nie mam. Różno... Aha, no to fajnie, to zazdroszczę. To pozdrów. Pozdrawiam. Dzięki. Nie ma problemu. Ej, w ogóle masz pozdrowienia. Od kogo? Dzięki. Od Henka Kadzidło. Co? No. Ale gdzie był żart tutaj cały? To nie było żartu, po prostu masz pozdrowienia od Henka Kadzidło. Aha. Okej, okay, dzięki. Spoko. Czekaj, jeszcze? Zrobię jedną rzucaną jeszcze robię. Czekaj, nie, odłóż tamtą jedną. Sorry. Dobra. Podobała mi się. To, tu masz, patrz, rzucę ci do picia, tu masz tą. Dzięki. Ja tam robię rzucaną, tak jak wtedy zrobiłem. No, dobry pomysł. No, też mi się tak wydaje. Od kogo ja mam te pozdrowienia? Od Henka Kadzidło. Fajnie, nie znam.
Nie znasz rękę kadzidło? Nie znam. Ja nie mogę. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. Dlaczego dałeś sobie jakąś potkę na mnie? Znowu na ten weakness, co? Widzisz, że to jest fajne i zabawne? No spróbujesz ten damage na mnie dać. Ja nie mogę. Ale zabawa! Dobra, dobra, lecimy! Nie mamy czasu. Czekaj, mam to twoje resistki, wszystko jest co potrzebujemy. Dobra, gotowa? Lecimy w takim razie do tego, do... Przygoda! Do tego, nie, no, się no boję. Jak to się nazywa? Do ja bazy Lucyfera. Jak tam się szło. Nie, lecimy tam, nie ma co. Masz podkę na niewidzialność? Mam. Dobra, serio masz? Mhm. No dobra, no to zapraszam. Zawsze noszę przy sobie od jakiegoś czasu. Okej, dobra, Jezus, to teraz tak szybko się w ogóle porusza człowiek. Racja, ja nie wylecę tak do tej dziury. Ja, jak ja pięknie wleciałem. Ja też. Wsunąłem jak... O kurde! O kurde! Sprawa. Gdzie ty się rozwaliłaś? Okej. Wiesz co, nie wiem... Spokojna głowa, już. Ja jestem takim wirtuozem jestem w lataniu tą elytrą, że ja nawet wyleciałem stamtąd, jak się rozwaliłaś. Gdzie ty się tutaj wykrzaczyłaś, jak ten? Ja się nie wykrzaczyłam. No spadłaś z wysokości. Nie. Gdzie? Nie. Lecisz? Wydawało ci się, no lecę. Nie wiem, ale... czy to się stało, wydawało ci się. Dobra, gdzieś się na starcie się rozwaliłaś, rozumiem. Nie, wcale nie. Dobra, dawaj, wlatujemy do środka. Dawaj, wymierzysz? Jeny! Ale wymierzone, co? Uwaga, tak, tu. Tak, wymierzone. Czekaj, bo ja wyciąłem. Teraz muszę... Ja tu lecę przez tą lawę od razu. I przez drugą. Szybciej się przelatuje tym elytrą. No wyobrażam sobie. Dawaj, jestem już pod... O, widzisz, patrz. O kurde, jak wleciała. Jak w żołędzie. Dobra, lecimy. Ja tutaj jakieś oświetlenie. Ten zombiaczek tutaj niemiły. Dobra, tutaj tak. Dobra. Gdzie tam są jeszcze jakieś moby? Dobra. Tak. Wow, ale oświetliłem sporo. Tutaj. Nie patrz, jak tu jest. Ło kurde. Ja nie mogę. Ło kurde, i tu jest jakiś w ogóle rekord. To jest, dobra, dawaj, lecimy tu. Szybko. Ała, no stary! Nie rób tak. Ej, mamy problem, mamy turbo problem. Jaki mamy problem? Bo ja nie mogę. Ej, stary, nie możesz na mnie nic zrobić, nic nie możesz robić, bo ja mam po prostu dwa serduszka dosłownie. Dobra. Nie, proszę, son. Proszę nie. Dalej masz dwa? Proszę nie. Nie, już nie mam dwóch, ale proszę nie rób tego. Dobra, zapraszam. No, o ty kurde. Dobra. Powaga. Teraz musimy mieć poważnie i kurde, idziemy tam po prostu i ten... Jak to robisz? Okej. Szybson? No wywaliłem się na głupi ryj. Dobrze, widzowie, udało nam się dotrzeć. Jesteśmy w zamku Lucyfera. Dzień dobry, idziemy na górę. Dawaj, musimy wypić potem. No tak. I zaraz a to potem teraz... czy rzucisz może? No możemy najpierw rzucić tą rzucaną. Dobra, dawaj, rzucana no. Najpierw robimy. Jestem. Myk, pum, rzucana Siuk. Jest pod nogi. Mam 8 minut. Ja mam 6:40 teraz. No to nie wiem, dlaczego to tak zadziałało, że raz daję tak, raz tak. Nieważne. W każdym razie musimy ustalić, gdzie idziemy. Ja już elytrę ściągam, bo na dany moment nie będzie mi potrzebna. Raczej mi się przyda bardziej klata. I teraz tak, idziemy tą lawą, czy wychodzimy tędy? Nie ty wiem decydujesz. Właśnie, ten... Nie, ja bym poszła tędy mimo wszystko, tą nie lawą... Nie chce ci się lawą targać? Nie, ja bym poszedł lawą. O, bo ale mamy perłę, dawaj. Nie lepiej w prawo? Nie, bo w prawo no tam dobra. Jest to więzienie, a my wyjdziemy na zewnątrz. No kurde, zleciłem perła przez ciebie, bo stąd mi wszedł. Przepraszam. Ale farfocel. Ale potem zbieraliśmy dobra, no tego, to żeby jest. Teraz przetrwać. Dobra, i tu, patrz, teraz wyjdziemy tędy. I przejdziemy sobie bokiem, tak żeby wejść od niepozornej strony do tego zamku, nie? Wiesz o co chodzi? No czekaj na mnie, nie zostawiaj mnie tu. Dobra. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ale nie w drugą stronę, chodź tu. W prawo? Tu. W lewo. No idę. Zapraszam. Boję się tu być. Nie bój się. Nerwują mnie te płomienie, nic nie widzę przez nie. No, trzeba sobie czasem westchnąć. No trzeba. Dobra, ała! No to był zamach. To był zamach. Dobra, no to w takim chodź. Razie... W takim razie... Nie zostawiaj mnie tu. Patrz, co ja robię teraz. A, ty do klatki idziesz, patrz to. Ale trik. Dobra, nie wiem totalnie gdzie ta perła działa.
że ja się no, poleciałeś w tym miejscu. O kurde, no, dobra, o, ładnie. Dobra, lecę tam, na górę. Poleciał pocisk. Poleciał, jesteś wow. Już tu gdzieś. Patrz, chodź tu właśnie, no. Łatwo właśnie, z tobą. Właśnie, zejdę. Gdzie ty? Ała. Kurde, bo jak daleko zaleciałaś. Dobra, patrz, tu jest wejście, ja tutaj byłem, to ja zrobiłem to wejście. Ej, tu się nic nie zmieniło od tamtego czasu. Bo jakie mamy cudowne wejście do środka. Ja nie mogę, ale patrz, się tutaj stresuje na widok. Nie. Nie chcę patrzeć na widok. Czemu? Proszę, ale zobacz, ładnie jest. Zróbmy to szybko, no. Ja chcę jeszcze wyżej. Nie da się chyba wyżej. Da się. No way. Chodź, pokażę ci. No widok idę. Z góry. Dziwna muzyka, boję się. Ała! Ajajaj. Czemu nie bijesz? Ja chciałem się zrzucić. Nic nie ma. No, ale piękny widok. No ładnie. Nie sądzisz? Sądzę. Ej, dobra, musimy to zwiedzić jakoś, bo... O! Dobra. Ała! Ja cię nie popchnęłem. To ty za nas skoczyłaś. Chodź tu. O kurde, przepraszam! Nie wiedziałam, że mam takiego puncha i taki odrzut. Dobra, chodź. Dobra, patrz, co teraz to robię, jak cię wykańczam. Ała. Dobra, ja nie mogę. Dobra, chodź tu na dół, zwieźmy to. Dobra, powiedz mi, bo ty tutaj byłaś, ty znasz tutaj miejsca. Ja tu, znaczy, ja też tu byłem, ale ja nie wiem, do czego to służy, że tu więcej czasu spędziłaś. No ale tu byłam... Oprowadź mnie o tym, bo ja nie wiem, gdzie ja... Ale to byłam przez chwilę, no ja nie pamiętam, no kurde. Tu była gdzieś sala obrad, z tego co pamiętam. Czekaj, ale gdzie? Jak to wygląda strasznie. No, ale gdzieś... Czekaj, gdzie to było? Tutaj nie... To wszystko jest tak, jak było. Tu się nic nie zmieniło od tamtego. A! O kurczę, no. Idę tu. Ja wiem, co to jest za miejsce, uważaj. A, ja tutaj odkryłem, nie. Tutaj jest przejście jakieś. No nie, ja tu byłam z Chipson. No ja wiem, ja tak, znaczy... Była wiem, no, ja słyszałem, gdzie tak powiedzieli. Gdzie? Tu. Jak, miły hotel? Tutaj było wyjście. Nie miły. All inclusive, widzę. To było wyjście i ja jakoś tędy wyszłam? Chyba tak. Aha, nie, tędy to ja tutaj przylazłem. Tu wyszłaś, nie, tędy. Ale też tutaj jakoś wychodziłam. Tędy aha, wyszłaś, no, bo tu był taki tunel zrobiony. Tak, tak, to było tu, no. No, ale dobra, ja bym zwiedził ogólnie te lochy, bo tutaj może to dokądś prowadzi ciekawego, czy nie? Jak myślisz? Ten labirynt? Nie, tutaj to nic nigdzie nie prowadzi. Nic nie ma. Okej, okay, widzę, że to jest zamknięty taki teren. Dobra, czyli tu nic. Okej, okay, a chcesz powtórzyć ten? Chodź tu, nie, wejdź nie, do więzienia. Nie! Chodź. No dobra, zamuruję tutaj. Czy jest tutaj coś ciekawego jeszcze? Nie wiem, właśnie szukam sobie. Aha, okej. Okay. Gdzie dziwne. Jesteś? Tu. A dobra, widzę. Tam są dziwne rzeczy, ale nie wiem. Ej, co, właśnie! Czego... Bikony! Bierzemy na palionowo? No. O kurde, ale będzie cyrk. A czym to się da bierze? Zabrać? Czy nie wiem, czy tu sliktacza nie trzeba. Ja też nie wiem. Czekaj, mam sliktacza na łopacie. Dobra, no trudno, test. Jest! Odpadło mi. No ale dziwny dźwięk był. No nie, ale strasznie długo się kopało. Jestem ciekaw, no. czy też bym to mógł wykopać kilofem, czy to faktycznie trzeba sliktacza do tego. Chociaż wydaje mi się, że nie można wiem, ale... czymkolwiek. Dobra, git. Zbieramy to wszystko, będziemy mieli fajne beacony na to, tylko trzeba teraz masę żelaza znaleźć i tak dalej, żeby móc postawić jakiegoś fajnego beacona na palionowie. Na pewno nam się przyda, bo my tam nie mamy żadnego. Dobra, tu wszystko jest zabrane. Ej, to tu dawaj, ograbiamy to, czy co? Co, gdzie ty chodź jesteś? Chodź tu jest ta sala obrad dziwna. No właśnie, i o co chodzi z tą salą? Nie wiem, ale zobacz, ty to było na jego. Dobra, ja zajmuję swoje miejsce, a gdzie jest twoje? No szalałeś, zejdź stąd! Co, nie mogę być królem? Nie. Nie. Dobra, chodź. Nie. Ej, tu patrz, byliśmy? Mam pomysł. Patrz. O kurde. Czekaj jeszcze raz. Co to robi? A to do czego służy miejsce? Patrz. Co, no widzę. O! Patrz, gdzie jestem. Na okno no, skoczyłem. Jesteś ze mną dumna? Tak, ekstra. No, nie no, Emilia, ty nic nie wiesz na temat tego miejsca, ja nawet nie wiem, gdzie my mamy iść. Ja też nie wiem. Tu nic nie ma. Ej, dobra, przejdźmy na koniec tego tunelu może, co? Czy nie? Mhm. Uważasz, że to git, jak tam pójdziemy? To było w tym miejscu, Filip. No ja wiem, że tam właśnie coś mówiłaś, że na tym właśnie coś się stało, ale ja nawet nie wiem co. Ja dobiegłem do końca, ale też mi się tam stało. Wyrzuciło mnie z Minecrafta. Ej, to czekaj, to no ja way. Nie wiem, że ja tam chcę iść. Nie, ja tam nie chcę, ja tam nie idę, sorry. Ja tam nie popatrzę na tego wariata! Gdzie na ciebie wariat? Ale mu wyciągnąłem sztukę, ja nie mogę widzieć to, ale ci zaimponiłem, co? Tak, bardzo.
To jest dziwny żart, to są dziwne, to. Te, no to jest to prawda. To wygląda jak jakiś taki, jakby tu coś się miało wydarzyć złego. Tak to wygląda. No. Dobra, Milki, ja proponuję tak, bo zwiedziliśmy cały ten zamek, w sumie tutaj nic ciekawego nie zobaczyłem. Dajcie znać, widzowie, co wy sądzicie o tym miejscu i co powinniśmy tutaj jeszcze zwiedzić. Dawaj, musimy wejść tam do środka, ale już nie wykorzystujemy fire resistki, co? Ja rzucę tam perłę. Dobra, chodź. O kurde. Mega ci wyszło. Prawie mi wyszło. Prawie, no. Dawaj. Dobra, dawaj, wracamy z powrotem. Zwiedziliśmy, co się dało, nic tutaj nie spotkaliśmy ciekawego. Dajcie znać w komentarzach, widzowie, co tutaj powinniśmy zobaczyć, no bo szczerze ja liczyłem, że coś znajdziemy, a nie ma nic. Tu się nic nie zmieniło od momentu, kiedy ja byłem. Emilia też widzę, że niespecjalnie lubi do mnie zapytać, jak szybko wraca z powrotem, ewidentnie nie chce tutaj być. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Elo.